Ekscelencjo księże biskupie, szanowne duchowieństwo, parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, żołnierze, harcerze, strzelcy, szanowni goście, droga młodzieży, szanowni państwo. Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym. Pierwszy krok do zwycięstwa poznać się na własnej sile. Dzisiaj w tych okolicznościach, w których przyszło nam świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, cytowane słowa Tadeusza Kościuszki nabierają szczególnego znaczenia. Gdyż na wydarzenia z ostatnich dekad XVIII wieku patrzymy z innej perspektywy. Szanowni zgromadzeni, historia jest najlepszą nauczycielką życia. Ale jak pokazują dzieje ludzkości, bardzo wielu jej uczniów niezbyt pilnie przykładało się do nauki. Niesprawiedliwością jest więc to, że w szkole życia za nieuctwo płacą także ci, którzy wyciągali właściwe wnioski z dziejowych doświadczeń. Niestety z naszych doświadczeń Europa czerpie niechętnie. A i my sami, uśpieni wolnością, zbyt szybko zapomnieliśmy, że nim na nasze ziemię wkroczyli zaborcy, fundamenty Rzeczypospolitej wcześniej niszczyły egoizm, prywata, roszczeniowość. Przedkładanie cudzych interesów nad dobro własnej ojczyzny, brak należytej troski o własną przyszłość, jak pokazuje historia, przynosi smutne rezultaty. 231 lat temu patrioci próbowali ratować Polskę przed upadkiem. Piękną kartę w historii powstania pierwszej europejskiej konstytucji zapisali związani z naszym miastem, między innymi Tomasz Maruszewski, Józef Pawlikowski i marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski. Wolność jest wynikiem wyboru, mądrego wyboru, uwzględniającego nie tylko przywileje pojedynczych osób, grup czy partii, ale przede wszystkim obowiązki, na których buduje się dobro publiczne. Szanowni państwo, Polska znów znalazła się w samym centrum wydarzeń kształtujących nowe oblicze świata między Zachodem i Wschodem. Choć wojna prowadzona jest na Ukrainie. Obecnie zdajemy nie tylko kolejny egzamin z historii, ale także egzamin z obywatelskiej odpowiedzialności za ojczyznę i współodpowiedzialności za Europę, za europejskie wartości osadzone na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej. Patrząc na wydarzenia ostatnich miesięcy, wydaje się, że najgłębsze wnioski z historii wysnuli zwykli ludzie, czego efektem jest spontaniczna reakcja na krzywdę naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. I właśnie taka pomoc jest najcenniejsza. Bezinteresowna, podejmowana z potrzeby serca, nie na pokaz. Populistyczne popisy politycznych stand-uperów, oprawione nawet w najpiękniejsze propagandowe ramy, nie przyczynią się do tego, że zwykłym ludziom będzie lepiej. Tego nie zapewnią tworzone na potrzeby chwili ulotne hasła. To zapewnić mogą jedynie konkretne czyny. Jak pisał polski żołnierz Ryszard Kiersnowski, jest tylko jedna droga, od krzywd daleka, od sporów, droga uczciwych ludzi, droga ludzkiego honoru. Szanowni państwo, ojczyzna to nie tylko my dzisiaj, tu i teraz.
ale także nasze dzieci i wnuki, jutro i za 100 lat. Naszą patriotyczną powinnością jest więc godnie kontynuować dzieło rozpoczęte przez twórców Konstytucji 3 maja. Dla realizacji tego celu z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu siły, wytrwałości, a przede wszystkim wiary. Witaj, Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Dziękuję za uwagę.